Włącz LED 1. OK, włączam urządzenie LED 1. Włącz LED 2. OK, włączam urządzenie LED 2. W tym filmie zobaczycie prezentację kolejnego modułu systemu automatyki domowej FOX, dwukanałowego sterownika LED. Zapraszam do oglądania. Dzięki temu sterownikowi możemy zarządzać niezależnie dwoma źródłami światła. Moduł jest na napięcie 12-24 V, w związku z czym będzie potrzebny jeszcze zasilacz. Połączenie całego układu jest bardzo proste. Przewody czarne z taśm LED, czyli minus, przyłączamy do zacisków R1 i R2. Minus 12 V w tym przypadku z zasilacza do zacisku minus modułu. Zanim przyłączymy zasilanie plus 12 V, podłączymy do modułu łącznik podwójny monostabilny. Przewody z wyjścia łącznika do zacisków S1 i S2. Łącznikiem tym może być łącznik świecznikowy z założonymi sprężynkami lub łącznik żaluzjowy. I na koniec przyłączamy wszystkie przewody czerwone do zacisku plus. I to wszystko, jeżeli chodzi o połączenia elektryczne. Po podaniu zasilania na module świeci się ciągle dioda LED. Oznacza to, że moduł jest w trybie fabrycznym. Można nim wprawdzie już sterować lokalnymi przyciskami, ale dla bezpieczeństwa należy nadać hasła dostępu oraz skonfigurować połączenie Wi-Fi oraz zdalny dostęp. Dwukanałowy sterownik LED dodajemy do aplikacji FOX. Jeżeli jeszcze jej nie mamy, należy ją pobrać i zainstalować w smartfonie. Przechodzimy do ustawień i klikamy Szukaj. Po wykryciu urządzenia klikamy w symbol Bluetooth. Pojawi się znaczek plus. Klikamy go, a następnie używamy domyślnych ustawień. Moduł dodawany jest do aplikacji. W tym momencie następuje właśnie ta personalizacja urządzenia, czyli nadawane są hasła oraz skonfigurowany jest dostęp do sieci Wi-Fi oraz dostęp zdalny. Wchodzimy w zakładkę foldery, czyli w pomieszczenie, do którego chcemy dodać moduł, a następnie klikamy Edytuj. Wybieramy nowo dodane moduły i dodajemy do folderu, czyli do danego pomieszczenia. Wychodzimy z trybu edycji folderu i od teraz mamy już możliwość sterowania modułami. Po dłuższym przytrzymaniu palca na ikonie wchodzimy w obraz szczegółowy.
Po wejściu w ustawienia mamy dodatkowe możliwości konfiguracji urządzenia. Możemy tu włączyć asystenta głosowego, a także ustawić czas przejścia. Możemy także edytować i dodać nowe tagi i aliasy. Aliasy i tagi służą do tworzenia rozkazów, które później umieścimy w kalendarzu. Pozwoli to na automatyzację pracy urządzeń systemu Fox. Na przykład alias hashtag LED1 połączony z tagiem hashtag włącz i ustawieniu w kalendarzu na odpowiedniej godzinie spowoduje włączenie LED1. Pokażę to w końcowej części filmu. Możliwa jest też integracja systemu Fox z asystentem Google, a tym samym z Google Home. W asystencie Google lub Google Home wybieramy urządzenia i dodaj, a następnie wybieramy aplikację Fox. Wprowadzamy dane do aplikacji Fox, takie same jak przy zakładaniu konta. I już po chwili wszystkie urządzenia systemu Fox znajdą się w Google Home, a tym samym w asystencie. Teraz wystarczy tylko już odpowiednio je uporządkować, czyli albo zgrupować jako jeden system, albo dodać do odpowiednich pomieszczeń. W ten sposób możemy integrować urządzenia różnych producentów różnych systemów. Wszystkie mogą one znaleźć się w Google Home, a tym samym być sterowane głosem za pomocą asystenta Google. OK, Google. Włącz LED 1. Włączam urządzenie LED 1. OK, Google. Włącz LED 2. OK, włączam urządzenie LED 2. OK, Google. LED 1 70%. Jasne, ustawiam jasność urządzenie LED 1 na 70%. OK, Google. LED 2 30%. Jasne, ustawiam jasność urządzenie LED 2 na 30%. Po integracji urządzeń Fox z kalendarzami internetowymi, w tym przypadku z kalendarzem Google, możemy zautomatyzować ich pracę. Po sformułowaniu określonych rozkazów proces włączania i wyłączania będzie automatyczny. Rozkaz włącz ustawiony dla niektórych urządzeń na godzinę 20 spowoduje ich włączenie o tej godzinie. Rozkaz wyłącz ustawiony minutę później spowoduje wyłączenie. Włącz urządzenia Fox. Włączam urządzenia 7 rzeczy. OK, Google.
Wyłącz urządzenia FOX. OK, wyłączam urządzenia 7 rzeczy. FOX to polski system zdalnego sterowania automatyką domową. Działa w oparciu o Bluetooth, lokalną sieć Wi-Fi oraz polską chmurę FNF. A dwukanałowy sterownik LED jest jednym z jego elementów. Dziękuję za uwagę.